Sobota, 5 listopada 2022, Połaniec, Maciej Szczyśniewski. Witam Państwa bardzo serdecznie. Będziemy mieli przyjemność wspólnie oglądać spotkanie 15 kolejki rozgrywek trzeciej ligi grupy czwartej. Gospodarze Czarni Połaniec podejmują hegemona tejże ligi, a więc wieczystą Kraków. Już za moment obydwa zespoły zameldują nam się na placu gry. Myślę, że to najlepszy moment, abyśmy poznali aktorów tego naszego dzisiejszego ciekawie zapowiadającego się widowiska, a więc składy obydwu drużyn. Dzisiaj trójka sędziowska. Z Dębic Jakub Pych jako arbiter główny. Na liniach sędziowi asystenci Paweł Bałut i Tomasz Kubicki będą rozjemcami tego spotkania. No dość ciekawy wybór strojów, trzeba przyznać. Oba zespoły w kolorach żółto-czarnych, a więc w swoich barwach klubowych. Natomiast odwrócone można powiedzieć te stroje, bo gospodarze w żółtych koszulkach, czarnych spodenkach i żółtych getrach. Natomiast zespół gości, zespół z Krakowa w czarnych koszulkach z żółtymi wypustkami, żółte spodenki, czarne getry. Faulowany były zawodnik Resowi Rzeszów, no i będziemy mieli ciekawą okazję do tego, by dośrodkować w pole karne Wieczorzaka. No ten dzisiaj musi być przygotowany na wszystko, zarówno na te wrzutki, na dośrodkowania, jak i na atomowe uderzenia tej dwójki, która teraz przy piłce, a więc Majewski i Hebel. Zobaczymy, jakie tutaj rozegranie. Dwie ręce podniesione wysoko, no i mamy otwarcie wyniku bardzo szybko. Po tym świetnym dośrodkowaniu Hebela wieczysta obejmuje prowadzenie. Uderzenie głową jednego z zawodników gości. Mamy prowadzenie. Niestety tracimy bramkę. Kto wepchnął piłkę do siatki? W narożniku Eryk Galara. Strefą bronią goście z Krakowa. Ta piłka się odbiła. Hebel nie decyduje się na wrzutkę. Tam mało zawodników w polu karnym. W zasadzie nie było nikogo. Dopiero pojawiał się Torres. Jest teraz szansa na dogranie. Klimczak bieg dynamicznie w pole karne. Bardzo dobrze Hebel. Bardzo dobrze Hebel. O, miesza tutaj, drybluje Hebel! Majewski, Klimczak. No i nie wiem, czy tam nie było rzutu karnego. Powiem szczerze, chętnie zobaczyłbym powtórkę. Który teraz odszedł od piłki, to niestraszny dystans. Spójrzmy, Hebel. Strzał mocny, strzał w kozioł, strzał do bramki. 29 minuta, Gębalski, proste podbicie, wypadła ta piłka z rąk bramkarzowi! Nie ma gola, już wydawało się, że piłka zatrzepocze w siatce Krawczyka. Czwartej, tutaj wciąż mamy 1-0, kolejny faul, tym razem Thibaut Moulin. No i też będzie żółta kartka dla Moulin. No i wydaje się, że to jest raczej słuszna decyzja. Prostym środkiem wieczysta, no ale to przynosi pożądane efekty. Piłka odbita, szansa broni Marcin Wieczerzak. Dośrodkować się w pole karne, 41 minuta. No tak się naradzali, troszeczkę zmylili przeciwnika, gracze wieczystej. Torres piąstkuje Marcin Wieczerzak, ale to była dobra, skuteczna interwencja. No. Dobrze uruchomiony tutaj Oskar Łąk, idzie o skrzydlenie, Łąk jest przed polem karnym, otwiera się tam lewa strona, prosi się aż o podanie, jeszcze jest Galara, ale zrobił to źle Eryk Galara i będzie koniec pierwszej połowy po golu faworowa z drugiej minuty, prowadzi wieczysta 1-0 w połowie. No i jest Gębalski, zobaczmy, 46 minuta spotkania, Gębalski mocno, ale znowu zbyt wysoko. Ta piłka nie opadała, a się wznosiła do trzeciego metra. Mocno bita piłka piąstkuje Wieczerzak.
w swoim stylu Majewski. To była mocno dokręcona piłka do bramki, jeszcze oblężenie Królestwa Wieczerzaka. Piłka wciąż w szesnastce, teraz kotłuje się. Raz po raz ta piłka wbijana w pole karne. Torres, kolejne wstrzelenie i znowu w posiadaniu są goście. Moulin, miękka piłka, świetna, tak się wydawało, na Bąka. Także GKS Wikielec i od stycznia tego roku jest w czarnych. Teraz uderzenie, spójrzmy, prawa noga, odchodząca piłka od bramki, mocno tam pracują ręce, spójrzmy, prosi się o strzał, no i mamy celne uderzenie. Filip Bakowski sprawdził Krawczyka, to też nie była łatwa piłka. Punkty. Gębalski. Gębalski przed polem karnym, przechodzi piłka, setka dla gospodarzy, no i Janeczko zrobił to źle. Kolejny korner, podniesiona dłoń do góry, Gębalski, no... Jeden z zawodników gości. Ale piłka bardzo skutecznie odzyskana. Faulował tam jeden z zawodników Wieczystej. No i to jest Moulin, więc druga żółta kartka dla byłego zawodnika Legii. No właśnie takie miałem wrażenie, że zastanawia się chwilę sędzia Jakub Pych. Tymczasem Wieczysta, Majewski, a ta piłka ucieka, Wieczerzak troszeczkę wahał się, czy wyjść, ale ostatecznie kolejne dobre zachowanie bramkarza gospodarzy. Jest przy piłce Faworow, jest także Majewski. 19 metrów do bramki, 83 minuta, Majewski poślizgnął się ewidentnie przy wykonywaniu tego. Tylko granie górą. W zasadzie pozostaje przy tak zrytej, zepsutej nawierzchni. Może teraz piłka w pole karne! Gol! 1-1! Dopięli swojego gospodarza! Bardzo dobre dogranie z bocznej strefy. Kto tam wepchnął tą piłkę do siatki z najbliższej odległości? Zaraz się przekonamy. Nie powiedział nam speaker, kto strzelił gola, a czarni idą po drugie trafienie, zobaczmy, poślizgnął się Krawczyk, to musi być rzut karny, jest rzut karny, proszę Państwa, 88 minuta, co tutaj się dzieje, poślizgnął się Krawczyk, taki błąd miał miejsce już wcześniej, no i tutaj w minutę to wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie. No ale nie wiem, czy tutaj nie powinna być czerwona kartka. No chyba nie chcę tutaj stosować podwójnego karania sędzia. Będzie jeszcze konsultacja w 89 minucie spotkania. Piłka meczowa, śmiało można powiedzieć. Cisza na stadionie w Połańcu, a już zaraz może tutaj wybuchnąć radość! 2-1! 2-1! Czarni Połaniec wygrywają z Wieczystą w końcówce spotkania. Co tutaj się dzieje? Fetuje Adrian Gębalski, fetuje cały zespół gospodarzy. No w zasadzie w 2 minuty to wszystko zmieniło się jak w kalejdoskopie. Niesamowita historia, niesamowita historia. Adrian! No musiał to trafić Gębalski, to jest taki zawodnik, który nie pęka, który w ostatnie sekundy. Ślizga się Majewski, nie pierwszy raz w tym spotkaniu, jeszcze Bąk. Bąk, nic z tego, nic z tego. I zaraz nam sędzia zakończy to spotkanie. Koniec, koniec, koniec. Triumfują Czarni Połaniec. Wygrywają z Wieczystą 2-1. Potężna sensacja dzisiaj w województwie świętokrzyskim.
Niestety Dębica to spotkanie będzie rozgrywane 12 listopada 2022 roku. U siebie Czarni będą grać z Koroną Dubą Tarsy 19 listopada 2022 roku.